Cześć, witajcie. Ja dzisiaj będę robiła chleb na drożdżach. Co będzie mi potrzebne do tego? Na pewno na początek tak. Kostka drożdży, czyli 100 gram. Do tych drożdży dokładam 3 łyżeczki cukru. I szklankę ciepłej wody. I tak, moje drożdże są już wymieszane. Ja teraz odstawiam je na jakieś 10-15 minut, żeby zaczęły pracować. Co to znaczy? Ma pojawić się taka pianka na wierzchu. I biorę się za kolejny etap. Przygotuję sobie teraz suche składniki, czyli tak, kilogram mąki. Mąka może być pszenna zwykła, może być pełnoziarnista, może być trochę takiej na pół. Ważne, żeby było jej około kilograma, tak? Tu mam... To są otręby pszenne. Tu jest taka niepełna szklanka, około 200 ml. Potrzebne będzie 3 łyżeczki soli. Dokładam 3 łyżeczki soli. I dokładam, kochani, tak. Ja zrobiłam sobie taką mieszankę. Tu jest łyżka siemienia lnianego. 5 łyżek słonecznika i łyżka otręby. To są otręby, tak. Możemy dodać jeszcze na przykład pestki dyni albo no coś, co lubimy, tak? Ja dodaję to wszystko. I teraz muszę to porządnie wymieszać. Te suche składniki właśnie. A w tym czasie drożdże mi rosną i za chwilę będą gotowe. Co jeszcze będzie potrzebne mi? Litr ciepłej wody. Litr ciepłej wody, z którego już odlałam właśnie szklankę do drożdży. W sumie razem potrzebny jest litr ciepłej wody. No i czekamy na drożdże. Po jakichś 15 minutach drożdże zaczęły już pracować. Jest już, pojawiła się pianka, więc wymieszam je jeszcze trochę i dolewam do mąki. Przelewam do mąki. Dolewam od razu litr ciepłej wody, czyli jak jedną szklankę dolałam do drożdży, czyli zostało mi jeszcze 3 szklanki. Wlewam wszystko i na koniec, kochani, dwie łyżki oleju. Obojętnie jaki olej. I teraz musimy to bardzo dobrze wymieszać i chlebek będzie za chwilę gotowy. Za chwilę. Jeszcze pieczenie, tak? No i tak wygląda mniej więcej moje ciasto po wymieszaniu. No, trwało to zaledwie 4-5 minut może. Wymieszałam. Taka konsystencja. I będę teraz przekładała do naczynia. W moim przypadku ja dzisiaj będę piekła w naczyniu żaroodpornym. Można piec w blaszkach, w foremkach jakichś. Ja dzisiaj piekę w naczyniach żaroodpornych. Nasmarowałam je tłuszczem, wysypałam bułko tarto i zaraz będę przekładała. I połowę ciasta przekładam do jednego naczynia. O, pewnie tyle. A może jeszcze troszkę, ale zaraz zobaczymy. Teraz zobaczymy w kolejnym. No i mojego ciasta wystarczyło na dwa takie naczynia żaroodporne. Teraz wystarczy tylko wodą i łyżką rozprowadzić ładnie ciasto, żeby było równe.
i będziemy piec. A piec będziemy około godziny w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Ja nie rozgrzewam piekarnika, po prostu zaraz wstawię do piekarnika moje chlebki i dopiero włączam grzanie. O, no i gotowe. Jeszcze przed włożeniem do piekarnika moje chlebki dzisiaj będą na wierzchu posypane jeden słonecznikiem. Ja bardzo lubię chlebek ze słonecznikiem. Chciałam też siemienialne, ale nie wiem, może spróbuję dzisiaj czarnuszki, bo też bardzo lubię tą przyprawę, przyprawa chyba. Bardzo mi się odpowiada ten zapach, więc jeden chlebek będzie z czarnuszką, drugi będzie ze słonecznikiem. Tak wygląda chlebek, który pieczy się już pół godziny. No i fajnie wyrósł. Zaraz będziemy wyciągać. Kochani, tak wygląda mój chlebek. Zobaczcie, ile zostało z chlebka z czarnuszką. Tylko tyle. Zanim dobrze wystygł chleb, bo teraz już jest zimny, wystudzony, zanim on dobrze wystygł, już oczywiście został zjedzony. Zaraz zobaczcie, jaki sprężysty, mięciutki, chrupiąca skórka. O, słychać? Słychać? No, po prostu przepyszny. Jest przepyszny. Zdecydowanie polecam taką foremkę do chleba, żeby w takiej foremce piec, bo no, bardzo ładnie wtedy wygląda. Ja ci nie miałam takiej możliwości, ale na pewno następnym razem tak zrobię. Naprawdę polecam. Z masełkiem, taki jeszcze cieplutki, bo bajka. Jeśli macie ochotę, zachęcam Was do zrobienia takiego chlebka, bo naprawdę warto. Nie zajmuje dużo czasu, a jest po prostu no, przepyszny. Mięciutki, nie klei się. Ja swój piekłam około 50 minut, ze względu na to, że on był duży, ale niski. Więc godzinkę w takiej zwykłej foremce do chleba w zupełności wystarczy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.